A teraz będzie historyjka napisana przez Adama Mickiewicza pod tytułem Przyjaciele. Gdyby ktoś chciał posłuchać oryginału, to zapraszam do mnie na Instagrama, na live'a, który obecnie jeszcze wisi w powietrzu. Albo na moim Facebooku, też wisi już. Ach, Leszku, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Ty moim też, Mieszku. Jesteś takim dobrym przyjacielem, że podzielę się z tobą moim ostatnim orzeszkiem. Masz. Dziękuję ci, Leszku. Jesteś super. Nie ma sprawy, Mieszku. Co to? To chyba niedźwiedź idzie. Kryjmy się. To ja się wdrapię na to drzewo. Leszku, Leszku, ale ja nie umiem się wdrapywać na drzewa. O nie, idzie niedźwiedź. Jakiś koleś na drzewie. Za wysoko. O, tu leży jakiś koleś drugi. Powącham tego leżącego. Śmierdzi. Albo się zesrął, albo już martwy. W każdym razie my, Litwini, niedźwiedzia nie jemy takich. Idę stąd. Mieszku, Mieszku, ten zły niedźwiedź już sobie poszedł. Poczekaj, zejdę do ciebie z tego drzewa. Leszku, jesteś tu. Jestem, jestem. Cały czas byłem, tylko na drzewie. A powiedz, co on tak długo nad tobą sapał, jakby ci coś powiedział? Powiedział mi, przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No dobra, to teraz jedziemy cały wierszyk pod tytułem Przyjaciele. Bardzo pouczający wierszyk, chciałem go mówić na egzaminie do szkoły teatralnej. Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. Ostatni znam jej przykład w Oszmiańskim powiecie. Tam żył Mieszek, kum Leszka i kum Mieszka Leszek. Z tych co to, gdzie ty tam ja, co moje to twoje. Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, ziarnko dzielili na dwoje. Słowem, tacy przyjaciele, jakich i w ten czas liczono niewiele. Rzekłbyś dwójduch w jednym ciele. O tej swojej przyjaźni raz w cieniu Dąbrowy, kiedy gadali, łącząc swe czułe mowy, do kukań zozul i krakań gawronich, ajć ryknęło raptem coś koło nich. Leszek na dąb, nóż po pniu skakać jak dzięciołek. Mieszek tej sztuki nie umie, tylko wyciąga z dołu ręce. Kumie! A kum już wlazł na wierzchołek. Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy, zbladnąć, paść na twarz, a już niedźwiedź kroczy. Trafia na ciało, maca, jak trup leży, wącha. A z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu, wnosi, że to nieboszczyk i że już nie świeży. Więc mruknąwszy ze wzgardą, odwraca się w knieje, bo niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je. Dopieroż Mieszek ożył. Było z tobą krucho, woła kum. Szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał. Ale co on tak długo tam nad tobą sapał? Jak gdyby coś miał powiadać na ucho. Powiedział mi, rzekł Mieszek, przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.